mam prawie codziennie. Bardzo fajny rajd, bardzo nam się podobał. Techniczny, bardzo techniczny. Dzisiejsze odcinki były bardzo śliskie, kręte. Szkoda tylko, że tam odwołali ten odcinek Dziećmorowice, bo mogło się jeszcze dużo zdarzyć. A ogólnie jesteśmy na plus i bardzo zadowoleni na mecz. Dzięki bardzo. Zapraszamy teraz załogę z numerem 60. Piotr Czypionka, Grzegorz Gruszczyński, Automatic Club Karkonoski i Opel Astra. No, niezbyt zadowoleni, że jesteś też po waszych tirach, ale są tacy, którzy mają większe straty na tym rajdzie. Dokładnie, trzeba się cieszyć z tego, że jesteśmy na mecie. Nie było łatwo. Dzisiejszy odcinek to masakra. Taki jest ten sport. Myślę, że przyszły rajd będzie długa przerwa, bo dlatego też... Przyszły rajd będzie dla Ciebie chyba też trochę łatwiejszy. Trasy automobilu, trasy rajdu karkonoskiego chyba są Ci mimo wszystko trochę lepiej znane niż te rajdu świdnickiego. Zgadza się, choć w tamtym roku nie dojechaliśmy, więc nie do końca wszystkich. Także w tym roku skupcie się chłopaki na opisie. I tego się trzymajcie. Piotr Czypionka na mecie 43. rajdu świdnickiego Krause.